Jesteśmy w hotelu Renesans na Okęciu i odbywa się tutaj 40. sympozjum trenerów organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej. Przy okazji obchodów 100-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej jest zorganizowane 40. sympozjum AFKI, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Trenerów oraz Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej, które działa tutaj na terytorium ziemi polskiej i to sympozjum jest organizowane drugi raz w Polsce. Well, actually there were three topics. One was why is Liverpool so special? Why is Liverpool so popular? The second thing is, the second item was about the evolution of the game now at international level mainly. What is new, what is coming first? And the third aspect was, I would say, how to manage talent and how to deal with ego in your team. Liverpool zajmował 8., 9., 7. miejsce. On na początku wprowadzał te wszystkie niuanse profesjonalne, jak zawodnicy powinni się odżywiać, jak powinni się zachowywać, ile czasu przed ringiem powinni być obecni. Oczywiście praca trenera to jest tak jak praca doktora. Tu cały czas trzeba się doskonalać, cały czas trzeba szukać tych nowinek sportowych. Gerard Houllier ma bardzo dobre możliwości, żeby cały czas tą wiedzę zgłębiać. Донести то, что все-таки футбол – это, с одной стороны, сложная профессия, с другой стороны, без улыбки и без хорошего настроения его никак не осилить. Но у меня превалирует все-таки футболист – это человек, это личность, и всегда надо учитывать именно футболиста своего, потому что он на поле, и он выполняет те задания, которые ты ему даешь, и он должен себя чувствовать спокойно, комфортно, уверенно. Myślę, że szatnie piłkarskie są podobne na całym świecie i tutaj trenerzy też pokazują taką ludzką twarz. Trzeba umieć czytać to między wierszami. I tutaj wykład trenera Allegriego właśnie pokazywał, jak on sobie radzi z tymi gwiazdami w szatni, jak ważne jest takie trochę miękkich kompetencji trenera, który wchodzi w skórę zawodników, który umie z nimi rozmawiać. I każdy może coś tam wyciągnąć do siebie, choćby ostatnia taka sentencja trenera Allegriego, który powiedział, że lepiej nie kombinować ze składem i jeśli zawodnik na danej pozycji nie może grać, to nie robić sztucznych takich tworów, tylko dać zawodnika nawet słabszego, ale tego, który czeka na tą kolej na swojej pozycji. Bo myślę, że to też jest ważne w kontekście zarządzania drużyną. Także to jest taki przykład czegoś, co można tutaj wyciągnąć, usłyszeć. Myślę, że dochodzimy do podobnych wniosków jako polscy trenerzy i cieszę się, bo myślę, że konferencja bardzo dobrze przygotowana. Ten temat, to spektrum tych tematów jest bardzo szerokie i poprzez budowę, strukturę klubów, akademii, trochę rzeczy dotyczących zdrowia, poprzez tematy czysto piłkarskie, takie warsztatowe, co mnie jako trenera najbardziej interesuje.